Dzień dobry, Platform Dog 2, ja bench gramy! Zmieniło się bardzo dużo, animacja tego psa się zmieniła! Ogólnie sterowanie jest takie samo jak poprzednio, mi się wydaje, ale dużo się zmieniło z poprzedniego Platform Doga. Tamto to było takie ciemne niebo, teraz to widać, że to jest kosmos. Animacja chodzenia się psa zmieniła. Jedno, co się w chamski sposób zmieniło, to jest boss! No i save oczywiście tutaj dodał, nie? Więc spoko. I zobaczycie, co jeszcze się zmieniło w chamski sposób. Właśnie to! Przeciwnicy! No mówicie, no spoko, to da się przejść. O dziwo jakoś przeszedłem. Zwykle to nad tym kurde siedzę, nie wiadomo ile minut. Dobra, to jest jeszcze to przejście. Ale patrzcie, to! Aj! To jest troll. Widzicie, cofnęło mnie. Kurde, jaki spryciarz pieprzony, nie? Zrobił specjalnie tego trolla, bym kurde nie przeszedł, nie? Ja pamiętam, jak grałem pierwszy raz w Platform Doga, tą część oczywiście, to mówię, ej, czemu mnie cofnęło, nie? Nie mówię, stary, czemu mnie cofnęło, nie? Się okazało, że to był troll. A few moments later. Dobra, jak głupio się nie wywalę gdzieś, to jest szansa, żeby to przejść, ale minimalna. Hop, hop i hop. Dzięki. Sejlik. Spoko. Teraz tak naprawdę najtrudniejszy moment w grze. No dobra, to jeszcze nie jest takie trudne, to da się przejść. Zaraz będzie najtrudniejszy moment w grze. A byłoby za drugim podejściem. Dobra, 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 mamy to! Ale jestem zły na siebie. A few moments later. Dobra. Jest. Jest! Jest! Mamy to! Dobra. Saving break. Dobra. Teraz ten moment w tej grze będzie taki, że to będzie gorsze. Chociaż nie, to będzie minimalnie lepsze niż zasrana tęcza w zasranym FNAF World. Dobra, minimalnie lepsze. Ale patrzcie to. Przecież tego nie da się pokonać. Tego nie da się pokonać. Zostałem. No patrzcie, połowę życia mu zabrałem. Fuck! Jeszcze on ma to specjalne namierzanie, nie? Patrzcie, kurde. Cwaniaka. Ale ze mnie dobry fighter. Ej, dobra, mamy to. Ej, patrzcie, nie idzie źle. Aaaa! Ej, ale to znaczy, że to da się przejść. Tylko trzeba ruszać ze sraną myszką. I mieć 5 punktów zdrowia przy jego 50%, tak? Aaaa! Ej, 20% on miał. Ej, on jego tak napieprza, że tego nie da się praktycznie zauważyć. Ej, dobra, ręka przy tym boli niesamowicie, ale wiecie, to da się przejść. Jeśli uda, to może na live przejdę, ale nie wiem, jak czy mój komputer z tą grą nawet. Aj! Ej, nie wierzę w to. Ej, nie wierzę w to, mamy go. Ej, udało mi się. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. LOL. Koniec jak na razie. What the fuck? Ja pi... Ej, czy będzie coś jak ten pies dojdzie do końca? A nie, to on tak wędruje sobie, tak? Co widzisz, co się... Aha, serio! To trzeba resetować grę jak we FNAF-ie. Ej, dzięki, stary, naprawdę, wiesz.
Pokonałem bossa. Rozumiecie to? Pokonałem bossa. W ciągu... w 15 minut przeszedłem wersję demo gry. Naprawdę. Ręka boli, niesamowicie. Ale kurczę, ej, zajebiste, ja myślałem, że tego nie da się przejść. Tym po prostu trzeba spamić, ale no trzeba to tak spamić przy tym, że to się palenie mieści po prostu, nie? Ale da się to przejść. Myliłem się, to się da przejść. Trzeba mieć po pierwsze kurewskiego farta, po drugie trzeba mieć wprawę do tego i po trzecie trzeba spamić myszką. I po czwarte trzeba nie wyjść poza mapę, bo inaczej... dupa, za przeproszeniem, nie? Ale to się da przejść. Nie wiedziałem nad tym, nawet nie myślałem nad tym, że to się da przejść, nie? Sam twórca gry mi mówił, Niko, to się da przejść. Musisz tylko po prostu no próbować i próbować. Spróbowałem dzisiaj chyba za drugim razem. Naprawdę zajebista robota, nie, jeżeli... Nie wiem, czy ja mam link do tego jeszcze, ale jeżeli mam link do tego, to wam dam w odcinku, jak będzie jakieś 10 łapek w górę. Musicie w to pograć, bo to jest zajebista gra. To, że to jest demo. Ale to jest zajebista gra. Jestem jedyny, który dostał demo tej gry, tak naprawdę. I myślałem, że tego bossa nie da się przejść, nie? Ale się okazuje, że da się przejść i polecam pograć sobie w demo Platform Dog. Ale póki co, dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, skomentujcie, obserwujcie mnie na Instagramie, na Snapchacie, lajkujcie mój fanpage oraz oczywiście wbijajcie na mojego Facebooka. Link do tego wszystkiego jest w opisie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.